Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj wracamy do tego, z czym ten kanał się zaczął, czyli TFT. Przez ostatnie kilka odcinków grałem też w normalnego LoL'a, wielu osobom się to podoba po wyświetleniach. Mam nadzieję, że troszkę więcej kreatywnego kontentu. Ostatnio może był mniej kreatywny, więcej, bardziej kreatywny, sami to ocencie. Grałem sobie też w LoL'a, tutaj wbijam na tym koncie, czyli na Weście, 30 poziom, żeby zagrać placementy na Weście, na normalnym LoL'u i żeby sobie troszkę w normalnego LoL'a też pograć, bo lubię w tą grę grać. Nie chcę się ograniczać tylko do TFT, mimo że w nazwie kanału mam TFT. Tutaj bardzo fajne powiadomienie od Riotu, że mogę stracić swoją rangę w TFT, mimo tego, że nie mogę zagrać rankedów w TFT. Brawo, Riot. Chociaż ta ranga chyba i tak już nie ma znaczenia, jeżeli będę miał diament, to z takim wynikiem zakończę ten sezon, ale nieważne, zaczynajmy. TFT, normalna gierka, nowy patch i dzisiaj jaki będzie challenge? Mogę kupować postacie tylko za 1 oraz za 3 golda. Ostatnio zrobiliśmy challenge za 2 golda, teraz chcę zobaczyć troszkę inne postacie, czyli te tanie oraz te postacie, które z których przeważnie robimy naszego głównego carry, czyli postacie za 3 golda. Zobaczmy, jak nam to wyjdzie i zaczynajmy. Dawno nie grałem sobie w tą grę, tak więc nie wiem, co może być mocne. Tutaj są same postacie za 2 golda. Więc je będziemy bardzo szybko sprzedawać. Szpatułkę dostajemy. Bardzo fajnie na sam początek. Co za szpatułki możemy zrobić? Możemy zrobić Lighta, możemy zrobić Mage'a, możemy zrobić Berserkera, Blade Mastera, Inferno. Mage'a bym chciał chyba zrobić. Co nam daje ta kratka Inferno, ten element? Dostaje 30% dodatkowego attack speedu. No to jest bardzo fajne. Zauważcie, że te elementy już macie od samego początku, czyli możecie w sumie sobie ustawić kompozycję już pod ten element, czyli taka Vein Carry może być jak najbardziej dobrym pomysłem w tej grze, szczególnie, że mogę zrobić kolejnego Lighta. Wypadły mi 3 postacie za 2 golda, wszystkich się muszę pozbyć wraz z Syndrom, tak jak mówiłem, postacie tylko za 1 lub za 3 golda. Bez żadnych wyjątków. Więc po pierwszej rundzie już się wszystkiego pozbyliśmy. Talia jest Mage'em oraz Mountain. Tutaj mamy Inferno Assassin, Ocean Mage, Electric Warden, Desert Berserker. Czyli zerknijmy sobie tutaj na wszystkie postacie, które są dostępne z danej kategorii. Oceanicznych mamy Nautilusa oraz Vladimira. Te dwie postacie możemy kupić za 3 golda. Tutaj możemy zrobić Mage'a od razu. Nie, Inferno niestety. Myślałem, że z tych itemków będzie się robił Mage'a. Tutaj mamy tego, Mundo. Mundo jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o frontlane'a. Ilu trzeba Berserkerów? 3. Mundo, Renekton oraz ta trzecia niebieska postać. Nie za bardzo mogę poznać, kto to jest po samym zdjęciu, nie zbyt wyraźne jest. Tak więc Berserkerów na pewno możemy zagrać. Na pewno chciałbym sobie zagrać 6 Mage oraz 6 Oceanicznych, ale to już spróbujemy w następnej grze. W tej grze tylko postacie za 1 oraz za 3 golda. Berserker, Mundo. Ten Vladimir na pewno będzie dobrą postacią kierującą, jeżeli zagramy Oceanicznych oraz Mage'ów. Ale Mieros robi nie będę przeklinał. Ale nos mnie robi za błazna. Tak mnie kręci w nosie, a nie mogę kichnąć. Cały czas tak siedzę. Co się dzieje? Diana na drugim poziomie. Kim ona jest? Inferno Assassin. Czy możemy dołożyć 3 Inferno? Diana. Jest tu jeszcze jakaś postać za 1 golda, którą widzę, oraz postać za 3 golda. Ok, czyli na pewno 3 Inferno możemy dołożyć. 3 Assassinów możemy dołożyć? Możemy dołożyć 3 Assassinów. Więc powinno być ok. Pierwszą walkę niestety przegrywamy, ale jakiś tam plan już mamy. Może Inferno powinienem sprzedać pod ekonomię, na troszkę za późno. Diadę może na 3 poziom zdobędziemy. Kim jest Ivern? Druid oraz Woodland. A się go pozbędziemy za Orna. Myślę, że to będzie ok zagranie. Diana na pewno będziemy próbować wrzucić na 3 poziom oraz szukać jakichś tutaj innych też postaci, które będą z nią współpracowały. Na pewno będziemy rolować pod postacie za 1 golda, czyli postacie, czyli na którym poziomie powinniśmy rolować. Na 4 poziomie. Na pewno na 4 poziomie musimy zrolować i kupić jak najwięcej postaci za 1 golda, a później, żeby rolować pod postacie za 3 golda,
będziemy musieli poczekać na szósty lub też siódmy poziom i tak będzie wyglądała nasza kompozycja. Czy nam się uda wygrać chociaż jedną walkę przed tym? No bardzo fajnie tutaj służy za tanka. Ile on ma HP? 750 bazowego HP na pierwszym poziomie, no to jest bardzo dużo jak na postać. Na postać na pierwszym poziomie. Co my tu mamy? Kolejny Mundo. Desert, ok. Light, desert, desert. Kurde, wyskakuje mi tyle postaci, że nie wiem za bardzo co tutaj zrobić. Czy my zagramy Mage'a w postaci Talii? Kto jest jeszcze Mage'em? Talia. Vlad oraz Vegar. Ok, to może być bardzo ciekawe. Chyba Orna nie zagramy. Orna się w tej sytuacji pozbędę. I co spróbujemy wziąć z szpatuli? Możemy zrobić Inferno w sumie, to by nie był jakiś tam super zły pomysł. Możemy zrobić Inferno jak najbardziej, żeby Diana sobie z tego korzystała. Co jeszcze możemy zrobić? Renekton bardzo fajnie tutaj działa. Myślę, że jakbyśmy mu włożyli Hextech Blade, to on może tu coś zrobić. Bardzo fajnie się uleczył, chociaż no wiadomo, predatorzy teraz zabijają na strzała. Czy Diana mnie tutaj wykieruje? Chyba nie. Chyba niestety zostanie naraz zabita. Po co chce iść? Albo pod asasyna. Można jeszcze złożyć asasyna, czy już nie można złożyć asasyna? Można złożyć asasyna. To po co my tu idziemy? Albo pod asasyna, albo pod Mage'a. Czyli Weska lub BF. No zagramy, no. Zagramy tych trzech Mage'ów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, Mundo na drugim poziomie. No to jest bardzo fajne. Diana tutaj powinienem zamienić pewnie. Sivir na drugim poziomie, ale nie chcę, żeby na Sivir mi utknął ten item. Dobra, jak na razie nie wygląda to źle, biorąc pod uwagę, że kupujemy postać tylko za 1 albo 3 golda. To coś tam sobie wygrywamy. Nie wygląda to najgorzej. Tutaj przez przypadek się zmutowałem, tak więc jeżeli będzie jakieś tam większe cięcie w tym filmiku przez ostatnie kilka rund, to przepraszam, no ale po prostu mnie nie było słychać. Się przez przypadek zmutowałem. Kianę możemy kupić, która jest... O! I Inferno, i Asasynem. No to jest jak najbardziej przydatne. No nie, ktoś ty mnie zagadał i nie kupiłem sobie tej Kiany, która jest i Inferno, i Asasynem. No nie. Dobra, tutaj zrolujemy. Na pewno kupimy sobie Talię. Tego mało kasy sprzedam, żeby mi więcej miejsca nie zajmował niż to jest potrzebne. Na pewno tutaj chcę sobie kupić tego Mundo. Będziemy na pewno go szukać też. Diana już jest prawie na trzecim poziomie. Shadow oraz Berserker. Tutaj możemy spróbować go zagrać. Sion. Diana jest już na trzecim poziomie. W Talii chyba nie będę szukał. Oraz Vlada nie będę chyba szukał na trzeci poziom. Myślę, że to mi wystarczy jak na razie. Tu niestety mocna przegrana. Rabadona mogę złożyć na Diane. Czy to się opłaca? To jest pytanie. Za 1 000 000 zł. Czy to się będzie opłacało? Chyba tak. Chyba tak. I coś z tej łezki jeszcze chyba złożymy. Dobra. Jaką postać my chcemy teraz dołożyć? Albo możemy dołożyć Berserkera, który daje nam 40% szansy, że będzie bił w stożku. Albo Mage'a. Myślę, że Mage tutaj będzie troszeczkę lepszym wyborem. Jeżeli chodzi o Mage'a, to powinniśmy też kupić sobie Vegara, tak? Wtedy on będzie Shadowem oraz Mage'em. Sivir raczej nie zagramy. Shadow, jeżeli mamy dwóch, przez 5 sekund biją 50% więcej damage'a. I za każdym razem, gdy zabiję postać, też ten bonus się aktywuje, czyli ten bonus bardzo fajnie się skaluje z Vegarem. Oceaniczne też postacie byśmy chcieli tam wrzucić. Nautilus jak najbardziej. Inferno oraz Assassin. Assassin, Inferno.
Będziemy mogli się pozbyć niedługo Renektona, wrzucić Kianę. Wtedy będziemy mieli Inferno oraz Asesyna, dodamy. Jedną z tych możemy uzupełnić, skompletować. Berserkera w takim wypadku raczej nie będziemy mieli. Może będą się Mage'y, ale to też nie jest najlepsze wyjście. I wygrywamy kolejną walkę, jesteśmy na drugim miejscu, grając postacie tylko za jeden oraz za 3 golda, tak więc ciekawy challenge, żeby poznać te lepiej postacie, które właśnie tyle kosztują. Myślę, że wiele można się z takiego challenge'iku nauczyć. A tymczasem sobie musimy coś dobrać do łezki. Myślę, że druga łezka jest tu jednym z lepszych wyborów tak naprawdę. Chociaż ta aż też może być, ok. Niestety łezkę tracimy. To pobiegniemy po aż. Aż nie dostaniemy. I co teraz chcemy zrobić? Sajona? Możemy zagrać tego Sajona chyba. Nautilus na drugim poziomie. Teraz będziemy mieli jeszcze oceanicznych, czyli wszystkie nasze postacie co 4 sekundy będą dostawały 15 many, tak? Co to robi? Husz. Ok. A wtedy Berserker będzie. Berserker tutaj będzie. Jest tylko Mountain Mage, czyli chcemy zagrać tego Berserkera, tego. Berserker, Shadow, to jest 6 poziom. Na 7 dopiero będę mógł wrzucić tego Berserkera. Ok, na razie niech tak będzie. A niestety mój Mundo się nie uleczył. Ja na tym bardzo dużo tracę, bo brakuje mi frontline'u wtedy. Chociaż Diana chyba i tak wykeruje. Ona w ogóle bije po 1700, nie wiem czy zauważyliście, ale 4000 damage'a postać za jeden golda, którą tak naprawdę po części sforsowałem. Kilka mi ich wypadło, resztę sobie dobrałem i zadaje ona po 4000 obrażeń co rundę. Czyli jak najbardziej spoko opcja. W ogóle ogólnie wydaje mi się, że te postacie za jeden golda teraz są jakieś takie mocniejsze. Tutaj jeszcze damy na to pole, żeby też z tego korzystał Mundo. I zagram sobie ekonomię, spróbujemy zlevelować, żeby znaleźć więcej tych postaci za 3 golda. Głównie przez to chcę zagrać level, żeby przed wilkami nie stracić win streaka, bo mimo tego, że straszę troszeczkę ekonomii, to win streak jest tu dużo, dużo bardziej ważny, dużo ważniejszy. Więc nie chcę tracić tego win streaka, a myślę, że po wilkach będę silniejszy niż jestem teraz, więc ten win streak raczej będzie do utrzymania. Mystic jest Soraka, czy my mamy jakiegoś Mystica? Albo potencjalnie możemy mieć jakiegoś Mystica. Rzucałem na szybko, żeby sprawdzić, co jest Mystikiem. Nie będziemy mogli zagrać Mystiku, więc sprzedajmy sobie Soraka. Co ja tak naprawdę mogę zagrać? Czemu ja tak nie zagrałem od razu? Teraz mamy jeszcze Shadowów. A Shadowy biją 50% więcej obrażeń. Dlatego myślę, że ten Shadow, Ocean, Mage, Vegar, Kerry może się sprawdzić. Tak naprawdę może się to sprawdzić. Tylko wiadomo, musi być on na drugim lub trzecim poziomie. Glacial Ranger, Ezreal, myślę, że jego nie będziemy grać. Tymczasowo sobie to zagramy tak. Mógłbym pchnąć level, żeby bronić swojego. Dobra, pchnę level. Widzę, że tutaj nikt za bardzo nie gra sobie tych. Nikt za bardzo nie gra ekonomii, to ja pchnę level, żeby bronić swojego win streaka, który też tam po części daje mi ekonomię. Tutaj myślę, że będzie bardzo easy win, przez to, że mam tak mocną Dianę. Chyba, że coś mnie tu bardzo zaskoczy. Ale nie powinno. Nie powinno. Bez większych zaskoczeń wygrywamy sobie tą walkę. Chociaż Nocturne Podcarry jak najbardziej jest
Zgrywalny. Obszarowo się leczy, całkiem szybko bije, szczególnie gdy macie Inferno na ziemi. Taryk mi wyskakuje. Postacie, no teraz będzie bolało. Teraz będzie naprawdę bolało, gdy postacie mi zaczną wyskakiwać po 4, 5, 6... Po 4, 6 golda nie ma, ale po 4, 5 oraz 7 golda ja nie będę ich mógł kupić. Co to jest? Hurricane. Aha. Teraz się tak robi Hurricane. No okej. Okay. No i co my tu jeszcze możemy zrobić? Na pewno Mundo na trzecim poziomie by było spoko. Jako frontlane dać mu jakiegoś tam armora lub magic resista. Diana się odpala, pyk, 1000 nie ma. Odpala się znowu, bo ma tego. Bo ma Spear of Sojina, 4200 obrażeń i szybko wygrana walka. Postać za 1 golda, chciałbym tutaj przypomnieć, którą tak naprawdę możecie sforsować co rundę. Co grę? Wróć, co grę? Bo na czwartym poziomie po prostu pod nią rolujecie. Wątpię, że to za każdym razem wypali, ale fajne są te nowe. Te nowe, co to są? Nie ma skotki, jajka. Nie samonery. Boże, jak to się nazywa? Nie pety, nie figurki. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa teraz. Te nowe zwierzaczki. O, tutaj. Fajne. Fajne, fajne. Może na 3000 subów zrobimy giveaway'a kilku takich. Kilku takich jajek. Z nowej kolekcji. Nawet za bardzo nie sprawdzałem, jaka taka nowa kolekcja jest. O, to jest fajne ustawienie dla mojej Diany powinno być. Powinna sobie one-shotować tego kokmawa. Okej. Okay. I reszta powinna też przebiec bez większego problemu. Vegar sobie dwa razy udłużył ultimate'a po 250 każdy. No dobrze się tu bawi mój zespół. Naprawdę dobrze się bawi mój zespół. Renek to nas sprzedam pod wyższą ekonomię, powinien dostać 11 golda, teraz 41. Zobaczymy zaraz. 7 win streak. Ciekawe. Chociaż ta gra nie będzie łatwa do wygrania, może nawet top 4 nie będzie łatwe, bo moja kompozycja będzie się stawała coraz słabsza przez to, że ludzie właśnie będą zbierać postacie za 5 golda. Możliwe, że te postacie za 5 golda przy użyciu Nikos Help wrzucą sobie na drugi poziom. Dlatego moja kompozycja już nie będzie tak silna. Ja bym chciał tutaj... Tak naprawdę, co ja mogę chcieć? Weźmiemy łezkę, żeby zrobić jeszcze potencjalnie z Vegara drugiego carry. A do tego będzie mi potrzebna przynajmniej jedna łezka. Kiana. Czy ja chcę jeszcze tutaj wcisnąć gdzieś asasynów? Co dają asasyni? 75% i 10% szanse na kryta Inferno. Inferno 80% obrażeń, jak podpali tam ziemię. Inferno już nie zbiorę. Musiałbym wbić 9 poziom. Co ja mogę dołożyć na 8? Deserta tylko jakiegoś. No możliwe, że deserta będziemy po prostu szukać, tak więc sprzedam to. Sprzedam to. Sprzedam to, mamy 50 golda. Moja Dianka się tam bardzo fajnie bawi. 2196 obrażeń tam się nastakowało. Jaka ta postać jest nienormalna. 5 kulek, każda po 120. Ileś to się tam razy stakuje. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czy mi ktoś powie? Teraz z kogo ja chcę zrobić carry? 60 many tylko potrzebuje Vegar. Dajemy mu ten itemek od razu, albo nie, jeszcze mu nie damy. Poczekamy do raptorków. Troszkę się wstrzymajmy. 7 poziom, czyli najwyższa szansa na trafienie postaci za 3 golda. Możliwe, że tutaj troszkę zrolujemy. Mogłem zagrać po tą Dianę w ten sposób, że fajnie jakbym jej dał tą postać, że jej tą itemkę, że jej spele jeszcze krytują i wtedy bym jej dołożył asasinów w postaci Nocturna oraz Kiany. Myślę, że to by była jedna z lepszych zagrywek, jaką mógłbym tutaj mieć. Patrzcie, jak szybko ona się odnawia sobie manę. I jeszcze raz. Pyk, 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 pyk.
8442 obrażeń. No przecież to jest nienormalne na postać za jeden golda. Rozumiem, że dałem jej wszystkie te możliwe, no ale to nie jest tak dużo, żeby uzbierać teraz Rabadona czy jakieś dwie itemy obok tego. Spear of Sojourn też nie jest jakiś super, bo można sobie złożyć tutaj dwie łezki, można wrzucić pewnie jakikolwiek itemek z łezki. No ale naprawdę robi to tutaj niesamowicie mnie zaskakuje ta Diana. No 8442 obrażeń to jest bardzo dużo. Ale dropik itemek, zobaczmy co tutaj poleci. Trochę tych itemów poleciało, z czego to wiem, to Dragon's Claw jest teraz mega słaby, 50% odporności na magię. Nie, jak wszedł do gry, to było tej odporności na magię aż 83%. Co możemy tutaj teraz zrobić? Możemy sobie zrobić tytaniczną hydrę, to jest, będzie bezużyteczny item. Możemy zrobić Hurricane'a, Spear of Soji. Myślę, że to będzie najlepsze zagranie. Tak. Oraz tak i spróbujemy znaleźć Vegara na trzeci poziom. I znowu bez problemu wygrywamy 16 winów z rzędu. No jest to jakieś tam osiągnięcie, można powiedzieć. No dawno już tyle nie miałem winów z rzędu. Najwięcej chyba 17, może to będzie jakiś rekord. Nie 100 HP, ale nadal jakiś tam rekord. Ja sobie tutaj przestawię. Ile grałem na niego, tak? Nie, na kogo grałem przed chwilą? To mnie jest pokazane, na kogo grałem. Jakby było pokazane, na kogo grałem, bo nie mogę sobie przypomnieć, to łatwiej mi by się było wypozycjonować, ale ta pozycja nie jest zła. No, Vegar odpadł dwa razy. Ok, bardzo fajnie. I wyrzucamy tego przeciwnika z gry. 84 HP na 25 HP, a ja mam Vegara na trzecim poziomie, idę po ten item, mam nadzieję, że on tego nie zauważy. Czy ja powinienem iść po Sajona na trzeci poziom, czy żeby dać ten item Vegarowi? No mój Vegar i tak teoretycznie one-shotuje już wszystkich, więc nie powinienem w sumie iść po ten item. No ale jednak chcę zobaczyć, a Sion i tak mi siadł na trzeci poziom, tak więc trzy postacie na trzecim poziomie, z czego jeszcze Vegarowi dałem tak mocny item. Co możemy tutaj zrobić? Możemy zrobić sobie taki myk, żeby przestawić tutaj. Tak. Tak oraz tak. Nie, źle przestawiłem. Przegram przez to. Myślałem, że mój Vegar ma Zephyr, a tutaj ma mój Vladimir Zephyr. Chociaż dopóki Z nie targetuje, właśnie. Dopóki Z nie targetuje mojego Vegara, to powinno być wszystko ok. Ale była naprawdę duża wtopa. Chociaż może nie będzie wszystko ok? Oj, nie będzie wszystko ok. Nie, tracimy 17 win streaka. Oj, źle, 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 źle. Źle to zostało wszystko rozegrane. Ej. Mój błąd, no myślałem, że Zephyr jest na Vegarze, a na tym Vegarze Zephyru nie było. Spróbujemy tak zagrać. Gdyby Z skoczył na mojego tanka, który sobie tam odpali umiejętność raczej bez problemu. Vegar będzie bezpieczny tutaj w rogu. Teraz. I niech odpala swoją umiejętność. Do Diana się teraz potężnie odpaliła. Brakło mi trochę słów, no ale ta Diana się naprawdę tak mocno odpaliła tutaj, że wygrywamy tą grę? Jeszcze nie. Jeszcze 6 HP zostaje przeciwnikowi. Możemy sobie poszukać Mundo. Mundo. No i nic więcej. Tutaj się już raczej nie wydarzy. Hextech by był też bardzo fajny na Vegara. Zawsze to by się tam leczył po 500. No myślę, że bardzo spoko kompozycja. Mieszana. I nie mam tutaj postaci droższych niż 3 golda. Był to taki challenge.
Ale widać, że to działa. 11654 obrażeń, 7000 obrażeń, 8000 obrażeń prawie od Vegara. Dwie najsilniejsze postacie w mojej drużynie, które mnie kierują do zwycięstwa. Vegar się odpala dwa razy wraz z Dianą i oni po prostu tutaj miażdżą. Komu to mogę dać? Raczej nie będzie to miało żadnej różnicy, komu ja to dam. Mundo jeszcze mi wskoczył na trzeci poziom. No co tutaj się dzieje? Wiecie co? Tak zrobię. Dam sobie to jeszcze na Vlada, żeby się jeszcze bardziej leczył. Ale zagram to tak. Mój przeciwnik się w sumie za bardzo nie przestawił, więc wynik powinien być taki sam, czyli wygrana. I jest to wygrana i tym miłym akcentem kończymy ten challenge 1 oraz 3 golda. Challenge. Jeżeli chcecie spróbować, to jak najbardziej Was zachęcam. Jeżeli Wam się podobał taki challenge i macie jakieś pomysły na inne challenge, które mógłbym wykonać w TFT czy to w LoLu, to piszcie w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subka. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.